Dzisiejsza gala, niezwyczajnie 2012, dobiega końca. Statuetki rozdane, nagrody też. Ale tak naprawdę każdy z nas na co dzień zwyczajny, normalny człowiek, zwyczajny instruktor, ale jednocześnie niezwyczajny. Każdy z nas robi rzeczy, których bardzo wielu naszych rówieśników nawet by nie pomyślało, że jest w stanie zrobić. Za tą codzienną niezwyczajność, za przełamywanie barier, stereotypów, za budowanie rzeczywistości, wam wszystkim, nam wszystkim należą się podziękowania. Podziękowania składane nie tylko od nas, instruktorów, ale także, albo przede wszystkim, od naszego otoczenia, od naszych niezawodnych przyjaciół, którzy są z nami. Duchne i duchowie, w przyszłym roku następna gala. Na tej sali albo innej następne statuetki zostaną rozdane. Znowu poszukamy 25, a potem 5 niezwyczajnych osób. Tych, którym będziemy chcieli w ten symboliczny, a jakże piękny sposób podziękować. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tej gali. Dziękuję wszystkim tym, którzy wpadli na pomysł, żeby zgłosić kogoś i pokazać, jak wiele potrafi zrobić. Bo to jest ten pierwszy, najważniejszy krok. No cóż, a na gali do zobaczenia za rok. Więc może na koniec po harcersku całość. Baczność, w tył do namiotu, rozejść, spoczyn. Nie, Grześ nie ochłonął. W takim razie w imieniu organizatorów chcieliśmy podziękować za tę niezwyczajną atmosferę. Nie tylko wam tutaj obecnym, ale również organizatorom i wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby ta gala była tak wspaniała. My już uciekamy ze sceny, ale dla was i w szczególności dla naszych internetowych widzów ZKP 360 przygotował specjalny program Gala po Gali, który możecie obejrzeć na ekranach waszych komputerów, gdzie lepiej poznacie niezwyczajne. Do zobaczenia w przyszłym roku. Czuwaj! Thank you.